Cześć. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, które ostatnio do mnie dotarły. Od razu przejdę do rzeczy. Pan Artur pyta. Panie Piotrze, po kilku latach ciepłych zim, w tym roku minusowe temperatury trzymały się w Polsce długo. Skoro na początku sezonu szczupakowego woda w jeziorze będzie raczej zimniejsza niż w ostatnich latach, w jakich partiach sugerowałby Pan szukać ryb w majówkę oraz jak z prowadzeniem? Wolno, jesiennie, czy już jednak bardziej agresywnie, bo ryby są wygłodniałe po tarle? Jezioro o głębokości max 8 metrów z kilkoma rozległymi płytkimi zatokami 1 do 3 metrów. Panie Arturze, no chciałbym to wiedzieć, ponieważ sam wybieram się na szczupaki. Mam zamiar w trakcie majówki odwiedzić, myślę, że nawet może 3 łowiska. I jestem ciekaw, jak to będzie, czy będą brania i jak intensywne. Obawiam się jednak niestety, że no super nie będzie. Dlaczego? Tak jak w ubiegłym roku, pewno wielu z Was słyszało i doznało tego na własnej skórze, brania drapieżników w maju były bardzo słabe, dużo słabsze niż wszyscy się spodziewali. No nie wszyscy wiedzieli dlaczego, podejrzewaliśmy, że to jest wpływ tej bardzo dziwnej zimy w ubiegłym roku. No i okazało się, że tak, w wielu miejscach w Polsce, później rozmawiałem o tym z kolegami wędkarzami i ludźmi, którzy są bliżej rybactwa, wszyscy potwierdzali, że był to bardzo dziwny rok. W wielu miejscach i szczupaki, i okonie w ogóle się nie wytarły. W związku z tym to wpłynęło na ich zachowanie, na ich żerowanie później. Zupełnie nietypowe, więc wszyscy narzekali, że majówka była słaba. No i cały rok w zasadzie był bardzo dziwny i słaby, jeśli chodzi o drapieżniki przede wszystkim. Niestety w tym roku, mimo tego, że zima, jakaś tam zima była w końcu, mieliśmy lód, mieliśmy wiele dni z mrozem, poniżej minus 15 nawet, ale wiosna niby przyszła, ale za chwilę to się zaczęło trochę kiełbasić. Mamy taki trochę typowy kwiecień plecień, bo było już plus 22 u mnie, a dzisiaj padał śnieg z gradem po prostu, no i deszcz, zima, cholera, 5 stopni. Więc taka pogoda naprawdę bardzo niestabilna, która jakby nie widać tendencji, nie widać trendu, że te temperatury rosną sukcesywnie w jakimś tam czasie i w jakąś stronę zmierzają, w stronę zdecydowanych plusów, takich porządnych, powyżej 10, powyżej 15 stopni. No niestety tego nie widać. Zapowiada się znowu ochłodzenie. W związku z tym niestety obawiam się, że będzie trudno i być może nawet trudniej zlokalizować te ryby i skusić je do brania niż w ubiegłym roku. No ale przekonamy się niedługo. Ja jeszcze dzwoniłem dzisiaj na wszelki wypadek, żeby potwierdzić swoje przeczucia do kolegi, który zajmuje się wychowem ryb i potwierdzi moje obawy. Po prostu okazuje się, że w wielu miejscach w Polsce szczupaki już się wytarły, ale to były jeziora i zbiorniki bardzo płytkie, takie, w których woda szybko się nagrzała i w marcu, zgodnie z prawami natury, i tak jak to kiedyś bywało, zaraz po zejściu lodu, szczupaki się wycierały. W wielkich jeziorach nieco później, ale w połowie kwietnia już w zasadzie było po tarle. Na wielkich jeziorach mazurskich te największe szczupaki toniowe wycierały się, owszem, w połowie maja, gdzieś tam na górkach, na większych głębokościach, ale to był taki w zasadzie taki wyjątek, który potwierdzał regułę. Niestety w tym roku jest inaczej. W większości jezior szczupaki się wstrzymały z tarłem. Rybacy łowią tarlaki po to, żeby zebrać produkty płciowe, czyli ikrę z mleczem, zrobić sztuczne tarło. Niestety im się to nie udaje, ponieważ większość samic jest twarda, czyli nie zupełnie gotowa do tarła. To jest niebezpieczne nie tylko dlatego, że rybacy nie będą mieli czym zarybiać za chwilę, bo będzie bardzo słabo z tym wylęgiem w wylęgarniach, ale również dlatego, że to wpływa taka pogoda i tego rodzaju anomalie, i które znajdują odzwierciedlenie w zachowaniu drapieżników, a szczególnie szczupaków, a myślę, że okonie podobnie będą reagowały na to wszystko, powodują, że nawet naturalne tarło jest mocno zagrożone. Dlatego, że owszem, na tych małych jeziorach płytkich, powiedzmy nie małych, a płytkich, tak, rozległych, gdzie są bardzo duże obszary płytkich miejsc z zielskiem, gdzie szczupaki się wycierają, to się wytarły i jest ok w miarę. Natomiast na dużych jeziorach, gdzie będą chciały się wytrzeć teraz,
teoretycznie powinny się wycierać teraz, zwłaszcza duże szczupaki, nie wytrą się w ogóle, a jeśli się wytrą nawet, albo się wytarły w jakiś sposób, gdzieś tam znajdując jakieś okienko te temperaturowe, to ikra mogła obumrzeć, dlatego że jeśli w nocy jest poniżej 4 stopni, woda spada, temperatura wody poniżej 4 stopni, okazuje się, że większość ikry po prostu ginie, zapłodnionej ikry, z której się jeszcze nic nie wylęgło. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczny w ogóle zespół czynników, który wpłynie, bez wątpienia wpłynie nie tylko na nasze wyniki naszych połowów, ale też na, w ogóle na populację szczupaka. Zarówno tą naturalną, która się wyciera i miałaby się wylęgnąć, to na pewno najcenniejsze w ogóle zjawisko w przyrodzie dla nas, ale również na całą gospodarkę rybacką, która no, mocno wspomaga wiele łowisk w Polsce, właściwie wszystkie, czy to są wody prywatne, czy są wody gospodarstw rybackich, czy też związku wędkarskiego. Wszędzie większość tych zbiorników na skutek działalności człowieka, degradacji litoralu, niszczenia trzcinowisk i tak dalej, oraz też pogorszenia stanu przejrzystości wody, co wpływa z kolei na wielkość litoralu, czyli po prostu na ilość tego substratu, gdzie szczupak może się wycierać, no to wszystko razem wpływa na, jakby na pogorszenie warunków dotarła i zmniejszenie ilości w efekcie ryb tych drapieżnych w naszych zbiornikach, w naszych wodach. Także ja tu panie Arturze chciałbym być optymistą, ale nie mogę. Niestety obawiam się, że będziemy mieli bardzo trudną majówkę. Z pewnością jakieś fajne ryby połowimy i w wielu miejscach to się skończy fajnie dla wędkarzy. Natomiast na większości jezior obawiam się, że będzie to po prostu zawód dla ludzi, którzy się szykują już od dawna na fajne połowy. Gdzie szukać w takim jeziorze? To nie jest to jezioro, o którym pan pisze, max 8 metrów, 1-3 metry, płytkie zatoki. Jest całkiem możliwe, że w tym jeziorze, nie wiem jeszcze gdzie to jezioro jest położone, czy to jest południe, czy północ Polski, bo to też jest istotne. Zwróćcie uwagę na chociażby na prognozę pogody, którą codziennie możemy oglądać w telewizorze, ale też w necie oczywiście. Jakie różnice są między Suwałkami a Wrocławiem, czy między Pomorzem a Krakowem. Po prostu są to różnice często rzędu 15 stopni w to i z powrotem. Także jeśli to jest jezioro gdzieś tam na południowym zachodzie, to myślę, że całkiem można się spodziewać fajnych, normalnych brań. Natomiast jeśli to jest jezioro w drugiej części Polski, to obawiam się, że może być słabo. Nawet jestem pewien, że będzie słabo. Te zatoki 1-3 metry, rozległe, płytkie zatoki 1-3 metry, no, budzą nadzieję, że może być optymistycznie. Jak prowadzić przynęty? No, oczywiście trzeba kombinować, bo też nie ma jednej recepty ani co do wyboru przynęty, ani jej techniki prowadzenia. Tak jak mówiłem wielokrotnie, trzeba kombinować i sprawdzać różne i stare, i nowe techniki. Tak? Czyli ja bym najchętniej wtedy widział siebie na łódce z jakimś kumplem, na którym mogę polegać. Testowałbym dwie zupełnie różne przynęty i dwa zupełnie różne sposoby techniki prowadzenia. Także i agresywne, i wolne, jednostajne. Czasami się okazuje, że nawet w połowie dnia to się kompletnie zmienia i warto po prostu dlatego łowić na dwie różne przynęty, zupełnie technikami innymi, sprawdzić łowisko płytkie, zjechać na kant taki z 3 na 6 metrów, tam połowić, popływać środkiem, zobaczyć co się dzieje w toni, bo często to może się zdarzyć, to jest kompletnie nietypowe jak na polskie łowiska, na większość polskich łowisk, ale na przykład typowe na Szwecję, gdzie ludzie jeżdżą na tych typowych jeziorach szwedzkich, kwiecień, maj, jest straszny po prostu, jest bardzo trudno znaleźć szczupaki bez przewodnika. No one po prostu są w toni wodnej, nie ma ich przy brzegu i tyle. Można tam na przybrzegu złapać jakiegoś 50-taka, 60-taka i tyle. Więc generalnie ludzie jeżdżąc na wiosnę wczesną, na większość szwedzkich jezior są zawiedzeni mocno. Jeśli nie mają dobrego researchu wcześniej, nie mają tam przewodnika czy kogoś, kto im powie co robić. Jakie przynęty ja bym polecał? Ja tutaj sobie położyłem, bo dostałem właśnie te raczki
mega raczki Rage'a. Obiecuję sobie sporo po nich. Są trzy wielkości, jak wiecie. I myślę, że... Znaczy nie myślę, jestem pewien, że uzbroję je i popróbuję na majówkę dać im szansę. W każdym razie zobaczymy, jak to zadziała. I mam przeczucie, że coś może się wydarzyć. Oczywiście nie omieszkam tego nagrać i wam pokazać jakiegoś filmu. Bo to są przynęty, które można prowadzić bardzo, bardzo wolno. Oczywiście w zależności od... dociążamy adekwatnie do głębokości, na której chcemy łowić. Ale jeśli tutaj założymy główkę dziesiątkę, to podejrzewam, że na półmetrowej wodzie bardzo wolno, trzymając kij do góry, będę mógł prowadzić. No i jeśli tam będzie szczupak, to naprawdę będzie miał problem, żeby to olać. Naprawdę moim zdaniem to będzie bardzo fajna sprawa, bardzo szeroka praca, duża fala, taka silna fala hydroakustyczna i właśnie w zimnej wodzie, bez wątpienia, woda jest bardzo zimna, zimniejsza niż drzewie bywało o tej porze roku. I taka właśnie silna praca najczęściej przynosi dobre efekty. No tyle mam, panie Arturze. Mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiedziałem. No niestety nie mogę być pozytywnie nastawiony. Przypuszczam, że będzie ciężko. Pan Daniel. Super, że coraz częściej pan nagrywa i rzuca filmiki w internety. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam takie pytanie. Jakie są trzy topowe woblery w trollingu na szczupaka i w jakie miejsca najlepiej opływać w ich poszukiwaniu na rzekach? Pozdrawiam. Pozdrawiam cały team Salmu. Na rzekach. Jakie są... No cóż, ja już kiedyś na podobne pytanie odpowiadałem. Generalnie moim zdaniem woblery optymalne do trollingu zarówno na rzekach i na jeziorach są podobne. Nie ma tutaj wielkich różnic. Tak jak też już kiedyś wspominałem, trzeba tylko pamiętać, że woblery na rzekach nurkują w zależności od tego, czy płyniemy pod prąd, czy z prądem. Jakie moje optymalne są woblery do trollingu, to już też mówiłem wielokrotnie. Czasami warto założyć coś, co bardzo mocno zamiata i daje silną falę hydroakustyczną, takie na przykład jak Perch 12 SDR albo 14 SDR. One pozwalają łowić takie nawet 8, 10, 12 metrowe doły w rzekach, a czasami trzeba pójść troszkę wyżej, mimo że powiedzmy głębokość jest około 5 metrów, to warto przejechać w płyce, czyli na przykład założyć łakiego 15. To jest absolutnie topowa przynęta na trola. 12 i 15, specjalnie przynęty woblery zrobione na trola, które mają to do siebie, jak wiecie, mam nadzieję, dzięki temu siodłowemu sterowi, że nawet jeśli się włoży wędzisko w holder, to on cały czas ten wobler myszkuje, odchodzi od prostej linii na boki i to znakomicie wabi drapieżniki. Te inne woblery generalnie idą jak po sznurku, tak są skonstruowane, żeby szły prosto. No, jeśli któryś skręca to w jedną stronę, znaczy, że jest źle ustawione. Natomiast łaki, dzięki temu siodłowemu sterowi, odchodzi od prostej linii na prawo, na lewo, tak jakby uciekał na boki i to bardzo dobrze wabi drapieżniki, nawet te, które podążają za przynętą, nie są zdecydowane. Oczywiście muszę też wspomnieć o Freediverze 12, 9 i 7, aż 3 rozmiary już teraz mamy w ofercie Salmo. Każdy z nich spokojnie łowi wszystkie drapieżniki, które mamy w naszych wodach, od suma poprzez szczupaka, sandacza, okonia i bolenie również, więc na dużych rzekach zdecydowanie ja bym chyba generalnie zaczynał w ogóle od freedivera, chyba że rzeka jest bardzo płytka, no to wiadomo, że freediver jest specjalnie zrobiony do głębszego nurkowania, czyli jeśli jest tam, nie wiem, 3 metry głębokości, no to trochę słabo, chociaż oczywiście wypuszczając woblera 5 metrów za silnikiem, jesteśmy na 3 metrach od razu, czasami to jest wskazane, jeśli trolujemy bardzo precyzyjnie, przechodzimy za jakąś główką, za jakimiś przykosami, między zawadami, no to dłuższy wypust powoduje, że nie mamy prawie kontroli nad tym, gdzie ta przynęta się znajduje, czyli możemy się spodziewać zaczepów. Jeśli są długie przeloty, no to zakładamy przynętę, która pozwoli nam wypuścić ją dalej i wtedy jakby troszkę mniej
może pływać rybie nad głową, chociaż tutaj też oczywiście teorie są różne i też różne ryby inaczej reagują. Niestety również nie zawsze tak samo. Także to jest taki dział wiedzy, o którym można mówić bardzo długo i dyskutować godzinami, zwłaszcza z kolegami, z wędkarzami, którzy zęby zjedli na trollingu rzecznym. Ale tak jak powiedziałem, właściwie wszystkie wobblery, które polecamy do trollingu na jeziorach, nadają się na rzeki. A gdzie szukać drapieżników? Tam, gdzie jest drobnica oczywiście. Czyli obserwujemy osądę. Jeśli mamy boczny skaner, to jeszcze lepiej. Bo często 20 metrów w jedną czy w drugą stronę mamy ławicę, która zasługuje na to, żeby zawrócić łódkę i tam koło niej przepłynąć. Bo zawsze koło drobnicy jest jakiś drapieżnik. To oczywiście jest wiadome. Kolega, który się podpisuje bardzo ciekawym nikiem, mianowicie rozsierdzony ryb, pyta, czy wrócą kiedyś modele salmon. Tak, to był fajny wobler, ale zrobiony stricte pod połowy troci w rzekach. Rzecz jasna, złowiono na ten wobler wiele drapieżników, nie tylko trocie, ale on był zdecydowanie właśnie dedykowany zarówno kształtem, pracą, charakterem pracy, jak i kolorami pod trocie w rzekach. Wzorowany na najlepszych polskich rękodziełach oczywiście. No tylko, że to trochę była taka walka z wiatrakami, wprowadzanie tego modelu, ponieważ tak czy inaczej wędkarze, którzy łowią trocie, to jest taki bardzo ciekawy, taka grupa oszołomów, która zawsze będzie chciała raczej bazować na woblerach struganych, robionych przez rękodzielników, a szczególnie w danym miejscu, na daną rzekę. I to wcale nie jest głupie i to wcale nie jest bezzasadne, dlatego że zdarza się, że nawet kolory, które działają na jednej rzece, gorzej działają na drugiej, mimo że to jest podobny charakter rzeki i ta sama ryba, prawda, troć. Także niestety, mimo że ten wobler był dobry, absolutnie nie boję się tego określenia, dobry na trocie i skutecznie łowił trocie, to szanse przebicia się przez taką masę bardzo uzdolnionych rękodzielników miał niewielkie. Dlatego niestety musieliśmy go wycofać. No i obawiam się, że nawet jestem pewien, że nie ma szans, żeby on wrócił na salony pod tytułem Katalog Salmo, ponieważ ta sytuacja się nie zmieniła, wręcz przeciwnie. W Polsce ilość drobnych producentów przynęć się z roku na rok zwiększa. Co jest dobre oczywiście dla wędkarzy, bo mają więcej możliwości wyboru. Niektóre z tych przynęt są naprawdę świetnie zrobione, trwałe i bardzo ładne. Dlatego ja trzymam kciuki w ogóle za wszystkich rękodzielników, bo za polskie rzemiosło, bo jesteśmy siłą naprawdę na skalę świata. I to jest bardzo fajne. No ale cóż, salmon nie ma szans niestety, żeby wrócił. Także ten, kto ma, niech trzyma, bo to mogą być kiedyś cenne egzemplarze muzealne nawet. Pan Michał pyta, mam takie pytanie, czy jest szansa, że pojawi się na rynku polskim i to niedługo, nie musi być maj, slider w kolorze Lime Slide w wersji 10 cm, który jest dzisiaj dostępny tylko w wersji 16 cm. Prosimy, byłoby to niezłe ożywienie arsenału niejednego fanatyka salmo, nie wspomnę o drapieżnikach. Pozdrawiam i liczę na pozytywne rozpatrzenie prośby. Chciałbym coś obiecać, ale niestety nie mogę, nie mam takiej mocy sprawczej, już nie. I powiem tak, jeśli ten kolor 16 się sprawdzi i będzie się dobrze sprzedawał, no to będzie dla nas motywacja, żeby wprowadzić go również w innych rozmiarach. Z drugiej strony 16, jak wiecie, była takim trochę znowu eksperymentem, czyli ich produkcja tej przynęty w trzech kolorach, które się w tym roku pojawiły i znikły natychmiast z półek sklepowych. To było, ta nakład tych przynęt był tak nikły, że no ciężko będzie wyciągać jakieś wnioski, który kolor się sprzedawał lepiej. No po prostu, bo wszystkie znikły w zasadzie w ciągu paru tygodni z półek z magazynu i z półek sklepowych w Europie. Także tutaj trochę słabo to wygląda, żebyśmy wiedzieli, czy ten kolor jest dobry dlatego, że po prostu on działa na ryby, czy też po prostu kupili go ludzie, żeby mieć w pudełku i dołączyć do swojej kolekcji sliderów. Ale moim zdaniem on jest dość ciekawy,
jest i myślę, że ma szansę, żeby zostać wprowadzony. Myślę, że powstanie wiele ciekawych kolorów i również Lime Slide albo podobne kolory będą należały do tej nowej oferty. Kolejne pytanie od pana Patryka. Panie Piotrze, Salmo Jerky i wszystkie pana artykuły w różnych czasopismach wędkarskich były kilka razy przeze mnie czytane. I wtedy powstała miłość do tych mamusiek na duże przynęty. I do dziś każde branie na salmo jest widowiskowe i jest taka adrenalina. Dziękuję panu. Sweeper 17, Faco 14 to numer 1 na Starorzecza Nizinnych Rzek. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, dziękuję. Rozumiem, że złowił pan fajne ryby na te wymienione przynęty. To fajnie, że pan się nie boi, bo na Starorzeczach ludzie raczej używają u nas nadal, moim zdaniem, w większości małych przynęt, boją się tych większych, boją się albo no często to jest kwestia oczywiście zasadności portfela, bo niestety przynęta to jest jedna rzecz, ale rzecz jasna, zawsze to powtarzam, nie ma sensu rzucać faco 14 i kijem takim do 25 gramów, bo to jest absolutnie pomyłka, nie da się nic mądrego z tego wykrzesać, bo jeśli nawet nie połamiemy wędki, to nie zatniemy ryby, która nam weźmie. Więc fajnie, że pan niesie ten kaganiec oświaty pod tytułem używajmy wielkie przynęty. Nawet na Starorzeczach Nizinnych Rzek. Starorzecza Nizinnych Rzek często kryją w sobie naprawdę piękne okazy drapieżników, które tam zostają po wylewach wiosennych. Ja to wiem bardzo dobrze. I często koledzy, którzy łowią obok na jakieś woblerki małe tego rodzaju, 7 cm czy coś w tym stylu, albo gumki do 10 cm, są mocno zdziwieni, jak przychodzi taki facet, zakłada faco 14, i musi bardzo precyzyjnie rzucać na skos, żeby nie przyjść na drugi brzeg takiego Starorzecza i łowi wielką rybę. I to nie jedno. Widziałem to na własne oczy i to jest fajne. Łówmy na duże przynęty, bo to jest bardzo dobry sposób, żeby złowić wielkie ryby i pobić swoje rekordy życiowe. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o następne pytania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.